Witajcie. W probówce dosyć brudno. Probówka praktycznie z każdej strony jest ubrudzona. Mamy takie lekkie zamglenie. No, dodatkowo no, fizyka. Przekrój owalny, przedmiot szklany, określona budowa. Będzie i będzie to światło się załamywało. I tego się nie da przeskoczyć. Wiadomo, idealne byłoby tutaj umieszczenie mrówek w zbiorniku czy w jakimś wybiegu, gdzie można byłoby bez problemu z góry ten materiał kręcić. To, co jest fajne, że gatunek w końcu zaczął się rozwijać. Królowa doczekała się kilku robotnic, bardzo podobnie ubarwione, tylko z tą różnicą, że tułów u nich jest żółto, taki brązowy, ciemnobursztynowy, a u królowej z kolei jest to ciemny kolor, który przypomina kolor tutaj głowy. Widzimy poczwarki, co najmniej dwie, są larwy, ja ich jeszcze nie widzę. I w tym chyba samym tonacji, w tych samych rozważeniach, co z Camponotus vicinus, mrówki pewnie w tym samym trybie, w tym samym czasie trafią do hibernacji. Póki co będziemy jeszcze je dokarmiać. No zobaczcie, światło dosyć intensywne, które pozwala mi tutaj nagrywanie tego materiału, no, nie powoduje specjalnie jakichś wielkich poruszeń. Dla tego gatunku nie zrobiłem, a powinienem, tak przynajmniej mi się wydaje, i te mrówki chciałbym przenieść. Może już tego materiału nie pokażę w tym tygodniu, ale do probówki chciałbym włożyć korkowe przegródki. Mam nadzieję, że poprawi tutaj to samopoczucie owadów i mrówki zaczną się szybciej mnożyć, królowa składać więcej potomstwa i w efekcie cała kolonia zwiększy swoją liczebność. Na razie kolonię zostawiamy, ona zostanie nakarmiona i przeniesiona do nowego gniazda. Pozdrawiam Was, hej!